Cześć! Dziś powrót do tematu rekuperacji. W tym filmie pokażę, jak przebiłem się przez mur, aby umieścić czerpnie i wyrzutnie. Zamontuję rekuperator na ścianie, podłączę urządzenie do instalacji oraz sprawdzę, jak to wszystko działa. Zapraszam na film. Jakiś rok temu pokazałem jak samodzielnie wykonać instalację. Jej część widać obecnie nad moją głową. Nie zrobiłem wówczas przejść przez ścianę dla czerpni i wyrzutni. Dlatego zajmę się tym teraz. Dziura, którą tutaj widać, to skrajny punkt otworu. Specjalnie wywierciłem ją od zewnątrz, aby nie trafić na kable czy rury od pompy ciepła. Mając odrysowany okrąg, biorę się zawierceniem. Używam największego wiertła, jakie mam. Jest to gazobeton, więc robota idzie całkiem sprawnie. Po nawierceniu otworów zmieniam wiertło na przecinach i usuwam gruz fragmentami. Po ilości pyłu na mojej twarzy widać, że maseczka i okulary to dobra decyzja. Gotowy otwór obmiatam i smaruję gruntem. Następnie wsadzam przepust. Jest to rura oklejona kauczukiem. Szef daje na górze aby ewentualne skropliny nie powodowały korozji w tym miejscu. Rurę ustawiam w poziomie z minimalnym spadkiem na zewnątrz. Wysuwam ją na grubość elewacji plus około 1 cm. W moim przypadku 21 cm. Blokuję ją przy pomocy drewnianych klinów. Sprawdzam też kątownikiem czy wychodzi prostopadle do ściany. W ten sam sposób zaklinowałem ją od wewnątrz. Otwórz zabezpieczam folią, a następnie wypełniam pianą przestrzeń między rurą a murem. To samo od wewnątrz. To akurat jest wyrzutnia. Czerwnia wychodzi z innego miejsca, dość blisko sąsiedniej ściany i stropu. Przy odmierzaniu trzeba uwzględnić grubość elewacji, żeby przez przypadek nie umieścić kratki w ociepleniu sąsiedniej ściany. Tutaj widać jak nawiercam sobie skrajne punkty od zewnątrz. Cała reszta wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednim otworze. Porazając się rekuperatorem. Jest to Blast 630. Więcej szczegółów o urządzeniu znajdziecie w opisie. Tutaj widać jego plecy. Fajnie, bo ma zintegrowane uchwyty do montażu na ścianie. Jeden dodatkowy wydatek z głowy. Sprawdzam rozmieszczenie otworów i odkręcam uchwyty od urządzenia. Przenoszę dokładnie wymiary na ścianę z użyciem lasera. Następnie wiercę otwory pod kołki 10x80 i montuję uchwyty. Do przeniesienia urządzenia przyda się pomoc. Centrala nie jest specjalnie ciężka, ale ze względu na gabaryty raczej nieporęczna. Ustawiam i przykręcam uchwyty od spodu. Można się zabrać za podłączanie. Najpierw oczyszczam z kurzu wnętrze przepustu. Odcinam wystającą piankę i wsadzam mufę. Takie same mufy montuję na wyrzutni oraz w fabrycznych otworach urządzenia. To nie jest rekuperator, który był wybrany w momencie układania instalacji. Tamten miał krótce przyłączeniowe FI160, a ten ma FI200. Co za tym idzie, wszystkie kanały elastyczne też miałem robić 160 i zwiększyć ich średnicę na czerpni i wyrzutni. Niestety jest jak jest i trzeba dostosować przyłącze do nowego urządzenia. Stąd ta redukcja przy skrzynce wyciągowej. Rozciągam kanał elastyczny i tnę nożykiem zewnętrzną warstwę i izolację. W wewnętrznej warstwie jest drut, który trzeba uciąć na przykład kombinerkami. Tak wygląda ten kanał od wewnątrz. Środkową część nakładam na krucie z w urządzeniu. Montowanie tych kanałów jest początkowo dość irytujące, ale każdy kolejny idzie coraz lepiej. Nałożoną warstwę spinam opaskami zaciskowymi, tak zwanymi trytkami. Ponawiam czynność na górze, starając się jednocześnie naciągnąć jak najbardziej kanał, aby był możliwie gładki w środku. Zniweluje to opory powietrza. Tutaj posiłkuję się taśmą aluminiową, w pozostałych łączeniach nie ma takiej potrzeby. Mając przytwierdzoną wewnętrzną warstwę, poprawiam izolację i również ją spinam trytkami. Widać tutaj, że mogłem uciąć te kilkanaście centymetrów więcej. Przy następnych kawałkach poszło mi znacznie lepiej. Przy przejściu przez ścianę również najpierw naciągną wewnętrzną warstwę na metalową mufę. Natomiast izolację naciągam dalej, aż do ściany. Dlatego kanał uciąłem ze sporym zapasem. Nie stosowałem do tej pory żadnych uchwytów ściennych, ale tutaj będą one niezbędne. Długość kanału w tym miejscu to około 2 metry i trzeba było go jakoś zawiesić. Zastosowałem klasyczne uchwyty ścienne Fi200. Żeby w miarę elastycznie regulować ich długość użyłem mufy i pręta gwintowanego Fi10. Kanał mocuje tak jak uprzednie. Jedynie z racji jego długości jest to bardziej kłopotliwe. Tym razem usiąłem trochę za dużo i trzeba było skrócić. Tutaj lepiej widać jak nakładam wewnętrzną warstwę na mufę i naciągam izolację na pozostałą część. Tak to wygląda po podłączeniu wszystkich kanałów. Teraz montaż anemostatów. Sprawdzam na jakiej wysokości przed przedłużki. Daję z luzem ponad pół centymetra, aby dobrze chowały się w płycie. Po prostu je wciskam. Nie używam tutaj żadnego kleju. Jeżeli przedłużka będzie wystawać choć milimetr, to później będą widoczne szczeliny. Jak mówi przysłowie, nic na siłę, wszystko młotkiem. Anemostaty składają się z dwóch części: biała maskownica z uszczelką i taka metalowa obręcz. Najpierw mocuję samą obręcz. Ma ona cztery dziurki do mocowania, ale nie miałem pomysłu, jak to dobrze zamontować w płycie GK. Dlatego użyłem przezroczystego silikonu. Przykładam kawałek panela podłogowego, aby równo docisnąć i podpieram to tyczką od lasera. Zostawiam tak na jakieś 8 godzin i montuję maskownicę. Tutaj jest akurat anemostat nawiewny. Wywiewny różni się delikatnie kształtem grzybka, ale montaż w moim przypadku wyglądał identycznie. Zanim odpalę rekuperator ściągam folię i zakładam kratki w przepustach. Ta folia może się wydawać bezsensowna, ale w rzeczywistości między montażem przejść a odpalaniem urządzenia minęło kilka tygodni, a nie parę minut jak na filmie. Uwaga z dociskaniem, bo jak widać, łatwo wygiąć poprzeczki. Sprawdzam jeszcze wnętrze urządzenia. Trzeba koniecznie usunąć folię z filtrów. Ten rekuperator ma do nich fajne dojście bez konieczności ściągania całego frontu. Jest tu też dodatkowe miejsce na filt węgrowy, ale ja go nie posiadam. Jak już jestem przy oględzinach, to pokażę resztę. Maskownica tutaj nie ma zapewne szczelności urządzenia. Ma raczej funkcję ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczelność zapewniają te zaślepki stworzywa. Wchodzą ładnie na ścisk. W tym miejscu jest odprowadzenie kondensatu. Na razie mam postawione wiadro, ale jak widać jest tutaj wejście do kanalizy. Dokończę to w wolnej chwili, bo na razie czas goni. Czas na uruchomienie. Urządzenie odpaliłem na maksa, czyli 630 m3 na godzinę. Za moment podgłośnię trochę dźwięk z kamery, aby można było porównać hałas z pracującą po lewej pompą ciepła. Dodam tylko, że po zamknięciu drzwi od kotłowni urządzenia nie słychać w pozostałej części domu. Słychać jedynie dźwięk przepływającego powietrza z anemostatów. Rekuperator ma sporo ciekawych opcji, Na przykład specjalny tryb kominka czy okapu, który zmienia proporcje powietrza nawiewanego i wywiewanego. Ma to zapobiec cofaniu się niechcianych oparów. Dodatkowo ma możliwość ustawienia różnych trybów pracy w zależności od dnia tygodnia czy godziny. Można łatwo dostosować to pod swoje potrzeby. Można też dołączyć tutaj bardziej zaawansowaną automatykę, w tym sterowanie gruntowym wymiennikiem ciepła. Więcej o działaniu rekuperacji będę mógł powiedzieć za jakiś czas. Teraz muszę to wszystko poregulować. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.